Facebook zablokował profil Konfederacji. Politycy partii mówią o próbie ingerencji w polską demokrację. Zapowiadają walkę o swoje prawa. Chcą też uchwalenia ustawy zapewniającej większą ochronę prawną swobody wypowiedzi w internecie. Profil obserwowało ponad 670 tysięcy osób. Internetowy gigant zablokował je, powołując się na rzekome złamanie zapisów regulaminu serwisu dotyczących informacji o COVID-19. Informacje o planach Facebooka przekazał minister Janusz Cieszyński. Pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa zapewnił, że nie ma zgody na równych i równiejszych w sieci. Pisanie, że COVID jest powodem zdjęcia konta legalnie działającej partii politycznej w sytuacji, w której wisi cała masa fanpage'y, które zajmują się wyłącznie dezinformacją, to narracja, która nie trzyma się kupy. Profil Konfederacji był największym i najpopularniejszym z profili partii politycznych w Polsce. Odbieramy tę sytuację jako ingerencję w polską demokrację. Jako ingerencję nie na rzecz prawdy, ale na rzecz zawężenia swobody debaty, na rzecz zawężenia swobody wyboru politycznego. Politycy Konfederacji zapowiadają pozew cywilny przeciwko Facebookowi. Domagają się również uchwalenia ustawy zapewniającej skuteczną ochronę swobody wypowiedzi w internecie. Rok temu największe portale społecznościowe zablokowały konta prezydenta USA Donalda Trumpa. Działalność internetowych gigantów wymaga zewnętrznej kontroli, wskazuje politolog dr Lucyna Kulińska. W to muszą wejść państwa, muszą wejść grupy państw, a może nawet ONZ, żeby tą sprawę po prostu uporządkować. My musimy odzyskać wolność. Bo w tej chwili jakby jesteśmy zewidencjonowanymi niewolnikami takich portali. Facebook od dawna blokuje i usuwa treści publikowane przez środowiska konserwatywne i katolickie. Ogranicza również ich zasięgi.